Witam Państwa i zapraszamy na Sport PR24TV. W niedzielę 29 października potopieczni Marka Sapołowskiego na wieści zagrali z SKK Siedlce. Ten mecz zakończył się dobrą passą. Wygrali z SKK Siedlce 72-71. Elektrobud Investment ZB Pruszków SKK Siedlce 72-71. W sobotę 4 listopada na hali Snicz Elektrobud Investment ZB Pruszków zmierzyli się z GKS Tychy. Po trzech wyjazdowych spotkaniach, które zakończyły się zwycięstwami naszego zespołu, przyszedł czas na starcie z GKS Tychy. To spotkanie także zakończyło się po ich myśli. Elektrobud Investment ZB Pruszków GKS Tychy 92-71. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, ponieważ wygraliśmy dosyć zdecydowanie. Było to ciężkie spotkanie, do którego bardzo dobrze się przygotowywaliśmy. Nie ukrywam, że dużo pracy nas to kosztowało. Cieszy nas wynik, że ta praca poświęcona przed tym spotkaniem dała efekt. Kolejny mecz przed Elektrobud Investment ZB Pruszków. Jak się Pan czuje przed kolejnym meczem? Czuję się tak, że dzisiaj się cieszę, a od jutra będziemy ciężko pracować na to, żeby pokazać się jak najlepiej w Leśnie. Gramy z bardzo mocną drużyną. Będzie nas czekał bardzo ciężki mecz. Będziemy się do tego przygotować na 100%. Zobaczymy, co z tego. Z okazji zwycięstwa z GKS Tychy drużyną pogratulował osobiście prezydent Pruszkowa Jan Staszyński. Kolejny mecz. Koszykarze zagrają na wyjeździe z Jamalek z Polonia 1912 Leszno. W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wydanie zapraszamy jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.